Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Shadow of the Tomb Raider. Tutaj ostatnio, słuchajcie, zakończyłem i to jest ta miejscówka, którą chciałem wcześniej odwiedzić. Teraz, dzięki, że mamy to zadanie, to możemy teraz dopiero, słuchajcie, tutaj wejść. Czy ja to pominąłem? Czy ja jestem normalny? Dobra, może jak będziemy wracać, to wezmę to. To jest takie zadanie poboczne, słuchajcie, musimy tutaj kogoś odnaleźć, nie wiem jak on się nazywał. Zobaczymy. I idziemy, idziemy dalej. W sumie to mam kilka przejść stędy i tutaj można też... Co to jest tu? To nie jest jakiś powrót? Co? Czy tu są tylko rzeczy fajne do zebrania? Tak, chyba tak. No dobra, niech będzie, nie? Docelowo tu. Miejsce spoczynku Manko. Manko, właśnie. To wygląda podejrzanie. O mój Chryste, panie, jak się wystraszyłem. A jedź ta. To było dobre, słuchajcie, to było w sumie fajne nawet. Normalnie jak Tomb Raider 2, nie? Też chciało się sztylet Xian. Idziesz już, idziesz, a tu nagle łup na dół. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Lubię doszukiwać się takich różnych fajnych smaczków z klasyków, czy jaki tam czort inny. Dobra, czyli droga na górę. Nie będzie taka hop-siup, jak ja to mówię. Hop-siup. To wygląda jak procesja umarłych. Tutaj zakon ukrywa Manko przed sektą Kukulkana. Okej. No niby tutaj dalej mogę, ale jeszcze tu chciałem zobaczyć. Dźwignia, tak? Co robi? O cholera, nie! A niech to! Jezus. Czy ja dobrze zrobiłem? Aha, czyli po prostu więcej wody, tak? Będziemy się bawić w taki, wiecie, zabawa w napełnianie wody. Coraz więcej będzie, coraz więcej. No i tutaj to samo chyba widzę. Tutaj ukazane są lalki pochówkowe, dzbany i tkaniny wkładane razem z umarłymi. Aha, dobra. To była nie tylko skrytka. Zakon zamienił je w kryptę. Dobra. Ta dźwignia powinna podnieść poziom wody. No, czyli coraz wyżej, w ten sposób. Okej. Nie, chyba cię pogięło. Nic mi tutaj nie zamykać. To było dobre. Nie ma tutaj żadnej jakiejś innej drogi, no nie? Cały czas idziemy tą samą. Dźwignia powinna podnieść poziom wody. No, powinna. Zakon zostawił członków, aby służyli jako strażnicy po zamknięciu zbiornika. Te wszystkie kości poświęcili się, by chronić to miejsce. Dobrze. Ja się boję, bo znowu, słuchajcie... Dobra, ja tutaj biegnę dalej, bo zaraz mi się znowu drzwi zamkną i... No świetnie, zamknęły mi się drzwi, ja pierdzielę.
To chyba tak miało być, słuchajcie. A nie było tak źle, nie? Tak, i tutaj ten most się zawalił. Cześć, Manko. Manko. Dobra, gdzie jest ten amulet? Cześć, Manko. Teraz muszę oddać go Uczu. Uczu. Dobra. Przez tę ścianę przechodzi światło. Pewnie kolejne odcięte przejście. Mamy amulet i pewnie jeszcze będzie trzeba zdobyć ten łuk. To jest ten trzeci artefakt. Tak mi się wydaje, że to nie będzie takie hopa siupa, jak ja to mówię. Wow! Czemu mi się ta kamera ustawia? Chcieli pokazać, że tam do góry trzeba się udać, okej. Ciekawe, gdzie wyjdę. Gdzie mnie to tepnie. W sumie nie znaleźliśmy tego właśnie, który miał zdobyć ten, ten artefakt. A, na dół. Na dół, na dół, na dół. Ciekawe, czy się uda go jeszcze gdzieś tu znaleźć. Tak. Lubi ryzyko. Aha, i tu jesteśmy. No, 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 ale... No nie ma go, słuchajcie, nie ma go. Ciekawe, czy on przeżył. Zobaczymy, co powie Uczu, nie? No i teraz gdzie jestem? Aha, tu, dobrze, dobrze, dobrze. Ui! Nawet mi się to udaje. Tu powinno gdzieś być jakiś skarb, bo mi się ostatnio odkrył. Ale nie szukałem go. Gdzieś pod wodą pewnie, bo ten monument mi powiedział, że gdzieś tu jest. No, no nic tutaj na razie nie świeci. Tutaj. Gdzieś tam pewnie jest. Dobra, idziemy do Uczu. Oddamy artefakt, ale coś myślę, że on chyba jeszcze będzie chciał, żebyśmy ten trzeci odnaleźli. Nie wiem, takie mam wrażenie. Quentin niedawno wrócił. A, wrócił wyczerpany, jednak. Ale żywy. Dobrze, że i tobie nic nie jest. Ten zbiornik to spore wyzwanie. Dobrze, że Quentin wrócił. Ach, ale niestety bez amuletu wybawcy. Mówisz o tym amulecie wybawcy? Co? Laro, znalazłaś go. Nie do wiary. Tutaj. Bardzo ci dziękuję. Gdy Zan wróci z łukiem czempionów, uczcimy wszystkich zbieraczy. Łącznie z tobą, jeśli dołączysz. Będę tam. Jej, i mam osiągnięcie. Ładnie. Bardzo się cieszę. To zrobiliśmy. Tych dwóch rzeczy nadal, słuchajcie, nie mam pojęcia, jak ja mam się tam do środka dostać. Serio. To dobrze. No to co, idziemy fabularnie? Idziemy fabularnie chyba, no bo co tak będziemy stać? Na razie nie ma tutaj żadnego... chociaż mam jeden punkt... zadania pobocznego, więc myślę, że... O, siadł koło nas. Także mam jeden punkt. Dobra, jak jeden, to nie. Jeden, to nie. Czekajcie, coś tu źle robię. Się pomyliłem, tu chciałem. Dobra. A oni siedzą, nic nie robią.
My wszystko wykonujemy. To było, nie wiem czy pokazywałem wam tą miejscówkę. O, tutaj są te artefakty, ja nie wiem gdzie one są. Czy tu jest zejście? Nie. O tu, słuchajcie, oni tutaj jakieś takie pola mają. Tutaj jest też ta handlarka taka niewidoma. Gdzie ona jest? Nie ma jej już? Ona jest gdzieś na górze? Johna, chyba zbliżam się do wejścia do kopalni. Aha, do kopalni. Że to u podnóża góry. Wysłał przedem rebelianta, żeby otworzył bramę. Dzięki. A, ona była zamknięta wcześniej. No, to było tutaj zamknięte. Tak, tak, ja tutaj, słuchajcie, byłem. Odczytałem ten monolit, ale chyba... Tak, odczytałem go. Odczytałem go. A ona była tam w tym domku na dole. O, tutaj. Ale widzę, że nie ma jej już. Okej, okay, może jest w różnych miejscach, bo ona się przemieszcza. Myślę, że dlatego tak to wygląda. Dobra, czyli on ją otworzył nam tutaj. Wcześniej to było, słuchajcie, zamknięte. No to jestem. Oko węża. No to jestem. Na górę nie, ale na to. Coś się tam dzieje. Muszę być ostrożna. Aha. Dobrze. Tak, wiem, mogę teraz wytwarzać i zwykłe, i zapalające. Słuchajcie, moja walka z jaguarem była najlepsza, co? O, ale mamy fajne rzeczy. I co, mogę teraz to w końcu używać, czy jak? Bo ja jakoś, słuchajcie, ja znowu jakaś lama jestem. Czy ja teraz mogę na przykład używać tej broni? A, teraz mogę. Bo wcześniej nie mogłem tego, bo to mi się w ogóle... Mogę teraz... O, o, to, o, to, to, to. Dobra, zostawmy sobie to. Miałem wrażenie, że nie mogę. Albo ja znowu coś źle klikam. Wy wiecie najlepiej, zaraz mi to powiecie. Na razie tutaj nie widzę przeciwników. Co to jest? Kopalnia, tak? No, no, no. Słychać jakieś rozmowy. To mam na full, więc tego nie wezmę. Ale ona się czai, znaczy się tutaj musi ktoś być jeszcze. A to było dobrze. A tam, dobra. Jestem. Unuratu właśnie wyszła z Hakanem. Będzie gotowa, kiedy otworzysz bramę. Dobra, mamy ognisko. Bardzo ładnie. Miejscówka zaliczona. W sensie będziemy mogli się tutaj przemieszczać też szybką podróżą. Wszystko pełne. Dobrze. Więcej nie uniosę. Okej. Okay. Tutaj na górę nie wejdę, tak? Sobie patrzę. A tu mamy jeszcze coś. Nic to nie wygląda nic na mapie, w sensie, żeby było jakieś rzeczy do zebrania. Nikogo nie widzę, żeby można ewentualnie kogoś skasować z daleka. Rany boskie. Ule kiko kiko. W sumie to może lepiej jednak te strzały, słuchajcie. Tylko one są wybuchające? To są te zwykłe, czy jakieś zwykłe znowu? Bo ja znowu... Nie, to są zwykłe. Czy coś pominąłem? Tam na górze coś? Nie? 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 Czy w wodzie coś jest? Nie. Jakieś przejście? Jestem na tropie. Tak narzekałem na ten łuk, a to się okaże, że on, słuchajcie, jest najlepszy, jeśli chodzi o ciszę. Chociaż chyba mogłem sobie kupić gdzieś... Ostrożnie. Tłumik. Tak bela ma. Małka tu dział, tuszku taki kuba, lekko szulma kobo. Oksachola le nonoch. Wale mis balu belal. Usiadł.
No. Jeszcze raz. Spanikowałem, słuchajcie. Ostrożnie. Tak. Zginę. Dobra, to nie, to może inaczej. To może w ogóle z broni palnej. I po co tyle krzyku? Trzeba było tak od razu. W sumie mogłem odwrócić uwagę, ale... Co tam? Ojej. No co? Idziemy dalej. Chyba tutaj. To mam na maksa. A co to jest to takie oto? Aha, okej. Okay. Muszę otworzyć te bramy. Zginę! Teraz muszę otworzyć tamtą bramę. A czekajcie, a teraz F... F1. Dobra, mogę się wyleczyć, nie? Zrobiłem trochę za dymę, ale to nie szkodzi. Pozbieram z nich wszystko, co się da. Mechanizm do bramy powinien być na szczycie tego muru. No dobra. Zrobiłem trochę za dymę, ale co tam? Szkodzi nic. Tu się można było wszystko fajnie ukrywać. Strasznie dużo rzeczy do wytworzenia. Wow, lama. Lama. Więcej niż jedno zwierzę to... Mogę wejść? Nie. To oczywiście mogę... O, tak to wygląda. Też fajnie. Było już coś takiego. Tu się wszędzie mogę chować. Fajnie. Tędy można było pójść. Skasować gościa jednego i drugiego, nie? Z wysoka. A to? Co to jest? Tylko tak po prostu mogę sobie przejść? No mogłem tak zrobić. Mogłem zrobić to po cichu. Można było to zrobić po cichu, słuchajcie. To na pewno. Niestety Frodo zrobił to bardzo głośno. Rozumiem, że tu. Dobra. Tamto przejście. A, jesteś. Okej. Cisza, spokój. A to nie jest czasem tutaj tego węża? Nie trzeba wtrynić? Oczywiście, że tak.
Aha, dobra, mają chłopca. Super. Udało się. Huntuny, Sokol! Kalambil! Ajajajajaj. Mamo! Uciu! Zabierz go stąd! Aj. Dobra, poddała się. No dobra, będzie może uda się ją uratować jeszcze, zobaczymy. Bądźmy dobrej myśli. Johna. Co ze Slim? Dobrze. Wydostali go, ale Unuratu została złapana. O nie. Jesteś cała? Tak. Idę szukać skrzyni. Nie wiem, ile to potrwa. Musisz. Kilka odcinków na pewno. Co nie? O matko. Oko węża. O ja pierdziele. No, ładnie. O panie. Jak wygląda to w ogóle? Aha, takie coś. No dobrze. Powiem wam, że ładnie. Jezu, co to było? Widzicie to? Halo? Chyba jakiegoś baga miałem przez chwilę. Widzicie to? Dobra, jeszcze raz. Naprawdę. Johna. Co ze Slim? Dobrze. Wydostali go, ale Unuratu została złapana. Niestety muszę jeszcze raz tą kadstenkę wam pokazać. Tak. Idę szukać skrzyni. Nie wiem, ile to potrwa. Rób co musisz. Dzięki. Ja pierdzielę. Oko węża. Tu powinien być zapis, słuchajcie. Nie wiem, czemu to się tak dzieje, że... Dobra, ale... Najważniejsze, żeby mi się to nie zacięło już drugi raz. Tak jakoś niżej, coś tak jest? Nie, w ten sposób. Okej. No, powiem wam, że ładnie. Takie Tomb Raiderowo, tak bym powiedział. Tak. Teraz tak poproszę, tak. Zjadę do białej linii. Tak zrobię. I tak się rozbujam. Zrobię takie aniversary trochę. I tutaj ładnie zjadę na dół. Taki będę. No, bezpiecznie. Bezpiecznie na dół, nie? Tutaj rozumiem... Aha, dobra. O, jaki krzyk! Jesteśmy. Czyli tu powinna być... O, matko. Chciałem się jeszcze rozejrzeć. No. Ładnie. Dżunglowo. Ej, Diana! Wam mój pies, słuchajcie, tak chrapie jak stary. Co to jest? No nie gadaj, że ja mam tam nagłówkę. No dobra, jedziemy z koksem. Mam nadzieję, że mi się uda. Nie, dobrze. Bałem się, że zaryję jakąś skałkę. Dobra. No i jedyne przejście tu. Pozbieraliśmy chyba wszystko. Czy tylko zerknę coś? Nie, dobrze. Już nie ma nic na mapie. No ale na razie nic nie znaleźliśmy, więc myślę, że nie ma tu żadnych rzeczy do zbierania. Żadnych skrzynek. Na maksa jestem. Tu też, nie? Dobra, na maksa. Takiego będzie. O, jakaś świątynia, co? Ukryte coś. Fajne. A. Wow. No. Tam na dole to chyba jakaś świątynia. Wow, ale ładna miejscówka. No.
kąt Talina tutaj. Fajnie to pokazują. A, i mamy ognisko. Mam nadzieję, że u Nuratu nic nie jest. Ja również. Co Dominguez chce z nią zrobić? Mam nadzieję, że oszczędzi jej życie, póki potrzebuje skrzyni. Zobaczymy. Nie wiem, czy jeszcze czasem chciała coś powiedzieć, ale już jej przerwałem. Kartka z dziennika. 29 listopada. Możecie oczywiście zatrzymać, poczytać. Ja sobie oczywiście też to zrobię poza nagraniem. Za każdym razem to mówię. Więcej nie uniosę. Ale nie chcę, wiecie, przedłużać, bo to strasznie trwa. Tutaj nie ma do zestrzelenia, nie. Kto to wszystko zrobił? Boję się, że te potworki jakieś. Znaczy nie wiem, czy to są potworki, czy to są coś ludzie. Ani majańskie, ani inkaskie. Co to jest? Czaszki jakieś. Tędy mogę się przecisnąć chyba, tak? Czy nie? Nie. To jakaś nora. Tu też są jakieś nory. Boję się, że tu są jacyś... Ja nie sądzę, żeby to jakieś potworki były, ale tak wiecie... Może jacyś ludzie. No nie gadaj, że ja muszę tam skoczyć. Ale mogę zanurkować. O, shit! No dobra. Dobra. Idę. Nie! Nie udało mi się! O, shit! Ach, ale fajnie w sumie. Wow. To niewiarygodne. To niewiarygodne. Też tak uważam. Dobra, te zielone to już nie. Bo już chyba mam ich na maksa. O, skrzynia jest. Oj, piranie są, trzeba uważać. Dobra. A, czyli muszę takich 5, tak? 5 takich skrzyń, słuchajcie. Tylko uwaga tu, bo tu... Piranie są. Maksa już mam, dobra. Muszę od czasu do czasu właśnie robić ten mój zmysł, żeby widzieć na czerwono, jak one... Oj, znosi mnie. Dobra, już widzę kolejną skrzynię, więc też sobie otworzymy. Ładnie tu. Tak przejrzyście. Fajny odgłos. Docelowo tu. Kolejna skrzynia. Tak są po drodze, to zbieramy, nie? Tu jakby trzeba było się dostać, tak jakby chyba docelowo, tak? Spoko. Tu jest jeszcze jedna, tylko boję się tych pirani, bo one tu gdzieś są. Może jeszcze głębiej jest jedna. Która to już jest? A jeszcze jedna. Tam mogę coś wykopać. Ale ładnie to wygląda. Pewnie parę rzeczy jest tutaj do odkrycia. Co to jest? Dobra, kolejna zabawa. Coś podobnego też było. O, czekajcie. Aktualizowano mapę, czyli znowu jakieś pierdółki do zbierania. Jezus. No. Troszkę się znowu tutaj pojawia rzeczy. Ale to dobrze, będę miał co robić poza nagraniem. Jeśli chodzi o takie... Poczekajcie, tutaj nie można przejść, nie? Rozbijanie, teraz to zadanie. Czy takie coś podobne było w 2013 w Tomb Raiderze. Pamiętam. Chciałbym jeszcze tą skrzynię jedną znaleźć. A, chyba już wiem. Tu są jakieś fajne rzeczy, tylko się boję tych pirani. Dobra, mam to. Zadanko wykonane. Jeszcze tutaj zatopiony skarb. Dobra. Jeszcze tylko tu mogę poczytać. Kolejny przykład synkretycznych wierzeń.
Postać na krzyżu to nie Jezus Chrystus, ale Kukulkan. Jest pomiędzy nimi pewne podobieństwo. No jest. Zdążę jeszcze to wykopać i wtedy wypłyniemy. Dobra. Tylko te ryby tu gdzieś pływają. Okej. Jeszcze tylko sobie zobaczę, co tu jest. Czy to nie jest jakiś powrót, czy co? Czy jaki czwart? Co myślicie? To nie powrót jakiś? Czy tutaj... A, mapa. Czyli dodatkowe rzeczy mogę tutaj. I punkty mamy, umiejętności. No, tu się jakieś pojawiają rzeczy, czyli tu jeszcze będziemy. Dobra, ale to może być po drodze coś. Ojej, a czemu aż tak? Bo mi się wydawało... No właśnie. Tego, czego jeszcze nie mam, to sobie zbieram. Wiem, że tutaj mógłbym... Mogłem jednak posprzedawać, zanim tutaj przyszedłem. Na przykład te takie zioła tutaj podwodne, byśmy jeszcze tutaj wszystko to pozbierali i później jeszcze raz posprzedawali. O rany boskie, jak to ciemno. Dużo pływania jest w tej części, zdecydowanie, to trzeba przyznać. Nie jest to wcale jakby jakieś tam złe, absolutnie. No ale jest tego tutaj dość sporo. Szybkie pływanie, serio? A mogę tutaj gdzieś wypłynąć, czy nie? Szybkie pływanie, shiftem. Ale ja to robię. Tylko teraz nie wiem, czy to był ten shift. Jeszcze coś. Szczegółowe grawerunki na tym hełmie i jego niezwyczajnie dobry stan mogą sugerować, że był raczej elementem stroju niż ochroną w boju. Może Lopez wykorzystywał go, żeby przydać sobie znaczenia. Może. Pozbieramy co nasze. Poczytamy. Zanieśli relikwie do wielkiej świątyni. Skrzynie i szczel. Co to było? O ja pierdziu. No właśnie, kurde, mówię, jakieś potworki. Nie wiem, czemu mi to miga. Też wam to miga? Coś mi tu przeszło. Tam jakby po tych norach łazi. Kurde. Znaczy ja myślę, że to są jacyś ludzie, którzy po prostu strzegą to i tyle. No chyba, że zrobili tutaj jakieś fantazy potworki. O matko, przeniknąłem przez tekstury. Bo też tak przecież może być, nie? Maxa mam? Serio? Nie w ogóle, czy ja dobrze płynę. Czy to jest w ogóle... Chyba dobra droga, co? Czy ona może jeszcze szybciej płynąć? Chyba tak. Chyba tak, tylko nie wiem, który, co ja źle jeszcze klikam. Nie przeczytałem tego do końca. F. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. No, rozumiem. Tam w górze. No. To by była ta skrzynia? Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Boję się, że to coś nas tu zaraz zaatakuje. Nie wiem, co to. No widzicie? Coś tu łazi. Nie wiem, co to jest. Z horroru zejście, nie? Kojarzycie może? Takie potworki tam były. W sumie dobry horror. Znowu się przeciskamy.
Zaraz coś wyskoczy, słuchajcie. Złapie nas. No właśnie. Co to jest? Jeszcze grobowiec w pobliżu jest. Poczytanki. Kartka z dziennika. 1 grudnia roku 1603. Aha. Weszliśmy do cenoty niedaleko od miasta i rozbiliśmy obóz w niewielkiej wnęce. Lopez przez cały wieczór wpatrywał się w płomienie, zupełnie zauroczony. Kolacji w ogóle nie tknął. Dwa razy próbowałem... Lopez, tak? Mówimy o tym Lopezie. Myślałem, że oni tutaj znaleźli kogoś. Znaczy właśnie tych tutaj, te potworki. Co to jest? Którym ja mam iść? W pobliżu grobowiec. Teraz pytanie, czy tam, słuchajcie, idziemy? Czy tam? Może tam. W pobliżu grobowiec. Czasem zapala tą lampkę, czasem nie. Kiotkus. Słuchajcie, jak... Albo jeszcze inaczej, jak z kopalni Mori... To tylko zwykły dźwięk. Tak, kopalnia Mori i tam było... trole, gobliny i inne. Taki sam odgłos. Mi się jakoś skojarzył. Ta Lara tu wyprawia, to szkoda gadać. Dobra. Coś żołnierze? Kto to jest tutaj? O, świeżutka ofiara, patrzcie. Kurde. Nie wiem, z czym mamy do czynienia. A tutaj właśnie jest jakiś... Nie wiedziałem, co to jest. A, taka przestroga. Aby tu nie wchodzić. Ja pierdzielę. Dobra, odetnijmy. O! Shotgun? No ale mamy shotguna. Oj, przez chwilę shotgun lewitował, nie wiem czy zauważyliście. Zdobyto nowy sprzęt. Dobra, zostawmy sobie to. Tam coś jest. No chyba to jest ten grobowiec, ja go przeoczyłem chyba, tak? Tak, tak mi się wydaje. Ale jeszcze będzie można do niego wrócić, więc spokojnie. Tu to w ogóle... pewnie zaginieni żołnierze Trójcy. No właśnie. To co to? Aha, to jest to nasze. Czyli tutaj też to jest. Ja powiem wam, że się tego jakoś nie rozejrzałem się dobrze, jeśli chodzi o te rzeczy. Słuchajcie, to jest idealny moment, żeby zakończyć. Tak. A pokażcie to w ogóle, jak to wygląda. Mogę coś tutaj... A, mogę, bo to wszystko na świeżo. Tyle, ile mogę, to zrobię. Więcej się niestety nie da. A to co to jest? Aha. Coś tam. Tu porobione. Wiesz, jakbyście mi powiedzieli, jak ja mam na przykład... Aha. Jak mam na przykład, żeby stąd, żeby to wszystko zdjąć? Żeby na przykład można było założyć te rzeczy tutaj z powrotem. Nie mogę już tego zrobić? No to mogę założyć. No a to jest, pamiętam z tego... No to jest dla mnie pomyłką, nie? Ja nie lubię tego. To mi się nie podoba w ogóle. A to już było. To kupiliśmy. Czemu ja nie mogę tego założyć? No nieważne. Nie wiem. Nie wiem, słuchajcie. Nie wiem. A ile mam punktów? 3. Też mogę coś rozdać. Dobra, zrobię to poza nagraniem. Coś tam sobie wybiorę. Słuchajcie, ale idealny moment, żeby zakończyć. Mogę sobie to jeszcze otworzyć w sumie. A.
No. Tak też zrobimy. Tam gdzieś wcześniej też coś takiego było, że mogłem właśnie tylko w ten sposób rozwalić. Dobrze, dziękuję wam za dzisiaj. Ładnie nawet poszło. Zobaczymy, co to za potworki. Pewnie dowiemy się w następnym odcinku. No cóż, trzymajcie się, cześć.